5000 euro. Za tyle można kupić dziecko na Ukrainie. Jedna z klinik w Kijowie oferuje sprzedaż zarodków lub wynajem surogatki. Z powodu epidemii koronawirusa część urodzonych w taki sposób dzieci pozostało bez rodziców. To ukraińskie centrum reprodukcji ludzi. Na sali leży kilkadziesiąt noworodków, które zostały zamówione przez bogatych ludzi, głównie z USA i Europy Zachodniej. Jak sama nazwa wskazuje, jest to jakiś absurd. Wygląda to na jakąś, prawda, fabrykę ludzi. Klinika Biotex.com w Kijowie oferuje szereg usług, począwszy od donacji mitochondrialnej za 6,5 tysiąca euro, po donację zarodków czy wynajęcie surogatki za prawie 65 tysięcy euro. Czyli tak naprawdę jesteśmy świadkami rozwoju medycyny, która idzie w tym kierunku, że jest tworzony człowiek w laboratorium, który później może mieć nie tylko dwoje, ale troje, a nawet czworo rodziców. A jeśli tu wchodzi jeszcze w grę surogatka, to mamy ten wachlarz tych rodziców się rozszerza. Brzmi jak science fiction, ale to niestety rzeczywistość. Gorzka, zwłaszcza teraz, gdy z powodu pandemii koronawirusa granice państw zostały zamknięte. Nowonarodzone dzieci nie zostały odebrane przez klientów kliniki. Ponad 100 dzieci. W sumie ponad 100 dzieci czeka na swoich rodziców w ośrodkach medycyny reprodukcyjnej. Przedstawiciele kliniki przewidują, że jeśli kwarantanna zostanie przedłużona zgodnie z oczekiwaniami Ministerstwa Zdrowia Ukrainy, to liczba dzieci nie będzie liczona w setkach, ale osiągnie 1000 noworodków. Powiedziała ukraińska rzecznik praw człowieka. Jak oceniła problem, wymaga natychmiastowej reakcji. Biskupi kościołów katolickich i grekokatolickich wystosowali apel do władz Ukrainy. Takie zdeptanie ludzkiej godności skłania nas do apelowania do władz ukraińskich na wszystkich szczeblach o potępienie i zakazanie tego wstydliwego zjawiska. Co w przypadku, gdy, brzydko mówiąc, klient nie zgłosi się po dziecko, gdy będzie chciał zrezygnować z usługi? To tak naprawdę mamy do czynienia z traktowaniem człowieka jako towaru. Mówi doktor nauk medycznych Aleksandra Maria Kicińska z Kliniki Leczenia Niepłodności in Vivo w Gdańsku. Jedna z ukraińskich telewizji opublikowała wyznanie Ukrainki, która urodziła bliźniaki dla pary z Polski. Po cesarskim cięciu zabrano ode mnie dzieci. Oczywiście rozpłakałam się, bo zrobiłam taką ważną rzecz. Rodzice mieli po około 45 lat, byli po kilku nieudanych próbach. Takie sytuacje rodzą nie tylko problemy etyczne, ale również prawne, wskazuje prawnik Marcin Jakubczyk. Gdyby jednak matka, czyli surogatka, określając to językiem prawniczym, chciałaby mieć prawo do tego dziecka. Ma. Jest matką biologiczną. I moim zdaniem, w mojej ocenie, niezależnie od jakiejś prawnej umowy, jaka wiązałaby ją z osobą, która dopuszcza się takiego procederu, która prowadzi takie niesmaczne, obrzydliwe usługi, niezależnie od tego, jej prawa do tego dziecka przysługują. Chyba że biologiczna matka, odbierając pieniądze za urodzenie dziecka, zrzeka się do niego praw. Jednak i taka sytuacja budzi zastrzeżenia. Bo zostało to wprowadzone tylko i wyłącznie, i dziwię się, że prawo ukraińskie tego dopuszcza, bo zostało to wprowadzone tylko i wyłącznie dla czystego zysku. Taka działalność nosi znamiona handlu żywym towarem. Usługi oferowane przez ukraińską klinikę stwarzają niebezpieczne możliwości. Dla par homoseksualnych jest to bardzo niebezpieczna furtka, ponieważ takie osoby mogą się tam ubiegać o to, aby wejść w posiadanie, bo to tak należałoby to niestety ująć, w posiadanie dziecka. Na Ukrainie działa kilkadziesiąt tego typu klinik.